Pierwsza rzecz to wychowanie w rodzinie, które odbywa się nie tylko przez nakazy i zakazy, ale przede wszystkim przez modlitwę, przez przykład modlitwy. Dlatego przedstawię tutaj jedno świadectwo na zakończenie, które było w pozostałych kościołach u was już przeze mnie prezentowane na podstawie tej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytał ksiądz diakon. Otóż lat temu trzy ponad dała świadectwo Zofia w naszej parafii, w parafii, gdzie jestem proboszczem, kustoszem sanktuarium, świadectwo swojego życia, które jest świadectwem o przejrzeniu, tak jak dzisiejsza Ewangelia o przejrzeniu przez Bartymeusza. Opowiada, stojąc wobec całego kościoła, to świadectwo Zofia w następujący sposób. Wychowana byłam w rodzinie, w której modlitwa codzienna była czymś naturalnym. Klękaliśmy wieczorem wszyscy razem do modlitwy. W ciągu roku praktykowane były różne formy przynależności do grup modlitewnych. Ja chodziłam na pielgrzymki jako mała dziewczynka, a także później już jako dojrzewająca panienka. Kiedy przyszedł czas, zaczęłam myśleć o małżeństwie w przyszłości i modlitwy swoje zawsze kierowałam za bardzo konkretnymi wskazaniami kapłanów, także rodziców, między innymi o dobrego męża. Między innymi też chodziłam na pielgrzymki niejednokrotnie właśnie w tej intencji. Mówiłam codziennie różaniec, zazwyczaj mówiliśmy go razem w rodzinie. Przyszedł pragniony dzień, kiedy to znalazłam tego wymodlonego, wspaniałego, który miał być do końca życia moim towarzyszem i później w przyszłości ojcem moich dzieci. Wtedy w dzień ślubu przyrzekłam Matce Bożej: Matko Boża, cokolwiek będzie się działo w moim małżeństwie, czy dobrze, czy źle, to przyrzekam Ci, że do końca życia będę odmawiać różaniec. Różaniec w intencji tej rodziny. I zaczęło się małżeństwo. I było tylko źle. Najbliższe miesiące pokazały zupełnie odmienną stronę niż ta wymarzona małżeństwa i rodziny. Potem najbliższe lata, pierwsze dzieci i wszystko przez 25 lat miało jedną barwę. Barwę pijaństwa, przekleństwa, bicia, wyrzucania z domu, przesłuchiwania dzieci jak na milicji kiedyś, do późnych godzin nocnych, często nawet rannych. I tak 25 lat. Ja codziennie odmawiałem różaniec, a czasami tylko mówiłam, kiedy musieliśmy nocować poza domem: Matko Boża, przyrzekłam, więc go mówię, ten różaniec, i do końca życia będę go mówić. Ale czasami mówiłam, kiedy byliśmy pobici, kiedy wracałam z pracy, a w domu bałagan, kiedy wracał ze swojej pracy, w której mógł pić cały dzień wódkę,
Ja go witałam z różańcem, a on mnie z przekleństwem, z wyzwiskami od dewotek. Mówiłam: Matko Boża, ja już go nie kocham, to już nie jest ten wymarzony. Ja już teraz przyjęłam to jako krzyż. Daj mi tylko przetrwać to wszystko, a będę odmawiać różaniec. Ale były momenty, powiedziałam: Panie Jezu, zabierz go, niech on już umrze, bo on przynosi nam tyle szkody. I o jedno Cię tylko proszę, przez Twoją Matkę Marię, niech nie idzie do piekła. I tak brali go do aresztu, po wytrzeźwieniu zwalniali, raz, drugi, trzeci, piąty. Dowiedziałam się o sanktuarium w Porządziu i zaczęłam przyjeżdżać na rekolekcję, gdy zabrali go po raz ostatni na dłużej, na kilka miesięcy. Przyjechałam i zaczęłam odkrywać coś, co nazywa się przebaczeniem. Nie umiałam przebaczyć, ponieważ nie mogłam serca otworzyć człowiekowi, który był bandytą w naszym domu. Ale dowiedziałam się, żeby poprosić Pana Jezusa, żeby dał taką łaskę, jaką sam okazał na krzyżu tym, co go zabijali. Przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. A więc daj mi łaskę przebaczenia taką, jaką masz. Raz przyjechałem na rekolekcję, drugi, zwolnili go z więzienia. Czekaliśmy, kiedy zacznie rozrabiać i pić, ale ja kolejny miesiąc jeździłam, przyjeżdżałam z rekolekcji, nie piję. Kolejny, trzeci, czwarty, piąty miesiąc przyjechałam coraz bardziej już zadowolona, ponieważ działo się coś dziwnego. Wraz z moim przebaczeniem stawało się jaśniej w naszym domu, w naszych duszach. I oto po odpuście świętej Teresy przyjechałam do domu, kiedy już i w areszcie nie pił, i 5 miesięcy poza aresztem. Otwiera mi drzwi, kiedy wchodzę z rekolekcji, i trzyma w jednej ręce różaniec. Jak kiedyś nie rozstawał się w tej ręce z kieliszkiem, tak od tamtej pory mówi: Zosiu, ja jakoś dziwnie nie mogę się rozstać z tym różańcem. Jakoś jakaś siła trzyma mnie przy tym różańcu. A pewnego dnia, kiedyśmy już z Radiem Maryja odmawiali kolejny tydzień razem różaniec, dzieci już dorosłe, więc zostaliśmy sami, powiedział: Zosiu, powiedz mi, jak się odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego? Wzruszyłam się i zobaczyłam tę przemianę i ten moment, w którym to on uzyskał wzrok. Roman ma na imię. Przyjeżdżają teraz na każde rekolekcje, ten kolejny rok. Po każdej mszy świętej pierwszego dnia przychodzą oboje do zakrystii na kolana i niech ksiądz nas błogosławi. A Roman mówi cały czas: jak ja bym chciał to wszystko wynagrodzić, jak ja bym chciał wynagrodzić dzieciństwo, które zmarnowałem dzieciom przez pijaństwo, przekleństwo i bicie. Jak ja bym chciał te zmarnowane pieniądze odrobić. Proszę księdza, wszystko bym zrobił. 10 etatów bym wziął i pracuję obecnie. Również Zofia mówi: ja znalazłam po wielu latach pracę dobrą. Kiedy wracam do domu, otwiera mi drzwi nie tylko z różańcem, ale mówi: ugotowałem obiad. Przyniesie herbatę do stolika i razem modlimy się. I to stało się, moi drodzy, za przyczyną Matki Bożej, za przyczyną różańca. Bartymeusz siedział przy drodze i żebrał dzisiaj. Ciekawe, ile lat to było. Niektórzy mówią, że od urodzenia. A więc już z tego wynika, że był dorosłym, może nawet starszym człowiekiem. Wiele lat musiał przepędzić na tym żebraniu. Co mogli mu dać ludzie? Pieniążek, chleb albo płaszcz.
Co dzieje się z Bartymeuszem dzisiaj, proszę zobaczyć, kiedy on słyszy tego, który mu da nie pieniądz, który jutro zostanie wydany, nie chleb, który dzisiaj zostanie zjedzony, nie płaszcz, który się zedrze. Jezus, który może dać mu coś, czego człowiek mu nie da. Wzrok. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Tak zaczął krzyczeć. Wtedy wszyscy nastawali na niego, żeby umilkł. A on jeszcze głośniej. Ja mówiłem to pierwszego dnia o kobiecie, która była takim przykładem. A dzisiaj mówię o Romanie. Zatrzymał się Jezus i mówił, przywołajcie Go. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Czy Pan Jezus nie widział, że On był ślepy? Wszyscy wiedzieli, tym bardziej Jezus Chrystus, który jest Bogiem, Bogiem człowiekiem. Ale co mówi? Co chcesz, żebym Ci uczynił? To jest zadziwiające pytanie. Mówi, co ty chcesz? Powiedz tylko, a ja ci wszystko dam. Zwróciłeś się do właściwego człowieka, do właściwej osoby. Co chcesz? Rabuni, mistrzu, żebym przejrzał. Ale przedtem, co zrobił? Mówi ewangelista, gdy usłyszał, że go woła Jezus, zerwał się, zrzucił z siebie płaszcz. Starego człowieka zrzucił z siebie. Niepotrzebny mu był płaszcz. I przyszedł do Jezusa i mówi, rabuni, żebym przejrzał. A Pan Jezus krótko mówi, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Ewangelista natychmiast pisze, przejrzał. I szedł za nim drogą. To się działo w sekundę. Oto, co dzieje się, kiedy zwrócimy się do właściwego człowieka, kiedy ktoś, kto jest niewidomy, zwróci się. Tak się stało z tym Romanem, który w sekundę jedno został uzdrowiony, ale 25 lat ktoś musiał za niego się modlić. 25 lat. Ktoś tam był, ktoś również wspomagał tamtego niewidomego. Moi drodzy, podczas tej pieśni proszę, abyście dzisiaj przedstawili, zwłaszcza ci, którzy przyszli do kościoła na rekolekcję po raz pierwszy. Zwłaszcza ci, którzy zostali tutaj przymuszeni, żeby przyjść, bo trzeba iść, może dziecko przyprowadzić. Albo z innego tytułu. Ci, którzy mówią, kiedy to się skończy, niech sobie posłuchają i niech powiedzą, Panie Jezu, zobacz, ja tyle lat chodzę i ja nie wiedziałem, że ja tutaj mogę uzyskać w Kościele to, co chcę. Uzdrowienie duszy, a nawet ciała, tak jak Bartymeusz. Ja nie wiedziałem, że Ty żyjesz, że Ty za chwilę przyjdziesz prawdziwie na ołtarzu jako Bóg. Proszę Cię, daj mi przejrzeć jako ojcu, który do tej pory nie wiedział, jak wychowywać dzieci, matce, która nie potrafiła miłości dać swoim dzieciom. Małżonkom, którzy do tej pory nie modlili się do Ciebie z dziećmi. Obiecujemy, że od dzisiaj będziemy to robić, ponieważ wiemy, że możemy otrzymać również to, co otrzymał Bartymeusz. Przede wszystkim światło wiary. Że w tym świecie nie liczy się ani płaszcz, ani grosz, ani chleb, który otrzymujemy jak Bartymeusz od ludzi. Liczy się prawdziwie wzrok. Wzrok duszy i ciała, żebym wiedział, co mam robić, żeby nie tylko tutaj w życiu się nie zagubić, ale i również dojść do prawdziwego życia w Bogu. Na końcu Zofia mówi w świadectwie. Pan Jezus przez swoją matkę dał mi coś, o co nie prosiłam. Bo nawet nie śmiałam prosić. Ja nawet sobie tego nie wyobrażałam. To było dla mnie przejrzenie. On
od momentu, gdy zaczęliśmy się modlić, dał mi jedną rzecz. Ja kocham swojego męża tak, jak w dniu ślubu. I to dała mi Matka Boża przez te 25 lat modlitwy. Nigdy bym tego nie wyprosiła. Za te bijatyki, pijaństwo i przekleństwa, które zostają w pamięci, nigdy bym nie sama nie powiedziała, że go mogę kochać. A ja go kocham tak, jak przedtem. To jest dar, którego nie mogę sobie wyobrazić, a który Pan Jezus mi dodatkowo dał przez swoją Matkę. Zobaczcie, co można, jeśli zacznie się pracować i otwierać na łaskę Ducha Świętego. Powiedz, Panie Jezu, daj mi łaskę dla mojej rodziny, daj mi łaskę dla mnie, dla moich dzieci, daj mi łaskę miłości prawdziwej, trzeźwości w naszej rodzinie. Od dzisiaj będziemy Tobie wierni. Możesz zamknąć oczy podczas tej pieśni i przysiąść do Bartymeusza, aby razem z nim powiedzieć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ta droga prowadzi do Jerycha, nią Boży zbliża się przechodzie. Lecz co to? Głos jakiś tęskny słychać. To ślepiec woła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim. Co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba? Synu Dawida, daj wzrok, Boży przechodniu, daj wzrok, Panie, nie widzę od lat, chcę przejrzeć choćby na chwilę. Drogą. Pan także lubi wędrować, bo chce, byś Boże widział światy. Wystarczą znów wiary pełne słowa, byś przejrzał jak ślepiec przed laty. Pan na pewno przystanie, gdy usłyszy wołanie, zapyta, co ci potrzeba? Synu Dawida, daj wzrok, Boży przechodniu, daj wzrok, Panie, nie widzę od lat, chcę przejrzeć choćby na chwilę.